Siema, ja jestem Faga, a dzisiaj opowiem wam teorię, czy Jagami Light został po śmierci Shinigamim, czyli Bogiem Śmierci. Zacznijmy od tego, skąd tak naprawdę powstały różne teorie mówiące, iż faktycznie stał się on Shinigami po swojej śmierci. Teorie te powstały na wskutek scen z filmu Realize Death Note 1 Vision of the God. W tym filmie widzimy pewnego Shinigamiego, który jest nam kompletnie nieznany i pojawia się on przed nami po raz pierwszy. Mierza on w kierunku dobrze znanego nam Ryuka. Jednakże zanim dojdziemy do ich rozmowy, warto się tutaj na chwilę zatrzymać przy nowym i nieznanym nam Shinigami. Pierwszym powodem, dla którego ludzie stwierdzili, iż jest to Jagami Light, jest podobieństwo między nim a owym Shinigami. Kolor włosów, charakterystyczny ubiór, czerwona chusta na jego głowie, podobna do krawatu, jaki miał Light. Czerwone oczy, które są mega podobne do tych, które widzieliśmy u Lighta, gdy ten pokazywał nam swoje oblicze Kiry. I przede wszystkim fakt, iż w momencie, gdy zmierza on do Ryuka, wchodzi on po schodach, a także kuleje, co jest mocnym nawiązaniem do śmierci Lighta, która nastąpiła właśnie na schodach, po tym, gdy kulejąc próbował uciec przed wszystkimi. Drugim powodem jest to, co dzieje się w momencie, gdy spotyka on już Ryuka. Rzuca mu on jabłko, dokładnie w taki sam sposób, co Light, w świecie ludzi, gdy jeszcze żył. A także opowieść Ryuka o pewnym człowieku zwanym Light Yagami. Pod koniec tej historii nieznany nam Shinigami nagle odchodzi, tak jakby doskonale znał jej zakończenie, ponieważ ta historia była właśnie o nim. Myślę, że odszedł on akurat w tym momencie, aby upewnić Ryuka, że to właśnie on, czyli Light, jest tym Shinigami. Jako ciekawostkę chciałem wam podać, iż Light Yagami pojawia się również w innym anime, które nazywa się Death Parade. Jest to anime, które przedstawia nam miejsce, do którego trafiają ludzie po śmierci. I w tym miejscu muszą oni grać o to, co się z nimi stanie. Skąd wiadomo, że to jest właśnie Light, a nie po prostu inna postać wyglądająca jak on? Anime Death Parade zostało stworzone przez kompanię Madhouse, która to również jest odpowiedzialna za stworzenie Death Note'a. Warto wspomnieć tutaj także zasady do notnika śmierci, mówiące nam, że ludzie po użyciu owego notatnika nie idą ani do piekła, ani do nieba. I takim właśnie miejscem było miejsce z anime Death Parade. I być może to właśnie z tego miejsca mógł on zostać zesłany do świata Shinigami. Jeśli dotrwałeś do końca tego materiału, napisz w komentarzu Kira, a ja przypnę ci serduszko. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Dajcie znać, co o tym sądzicie i czy Light Yagami został Shinigami, czy też nie. Widzimy się w kolejnym filmie. Bye!